Hej na kanale, dzisiaj będziemy wyruszać z domu na Sierak, ale jutro dopiero będziemy tam się wspinać, więc na pewno będzie focia na kamieniu. Chyba, że będę się bała, bo jak tak patrzyłam na zdjęcia na necie, to miałam stres tylko na nie patrząc, więc najwyżej ja będę stała koło kamienia, a Daniel na kamieniu. Daniel na pewno wyjdzie. Jutro wyruszamy na nasz biwak, dlatego postanowiłam, że może upiekę jagodzianki. Zobaczymy, jak mi wyjdzie. Niestety nie mam jagód, ale mam marmoladę, więc... Marmolada też powinna być dobra. Zapakowałam lodówkę. Pewnie połowy rzeczy nie będziemy używać z tego, co tam wrzuciłam. Jedziemy na 2 dni, a zrobiłam jakbyśmy na tydzień jechali. Wszystko mam, wszystko. Właśnie ruszyliśmy z domu, jedziemy na Sierak! Powoli zaczynają się korki. No w sumie korki w pełni, bo jest godzina 15. A do dramy o tej godzinie zawsze niestety jest Saigon. Wiecie co, od razu ubrałam się już na sportowe, jakbym miała chodzić po tych górach i bardzo mi ciepło mi w stopy. Przez co musiałam wziąć buciki i jadę na skarpetkach. Siary się wycwanił i jedzie w kapciuszkach. A ja? Jak zwykle, jakieś problemy. Celu nadal 3,5 godziny. Chwilę chciałam się spać tak z godzinę temu. Co ty mnie denerwujesz? Ale teraz już się nie chcę spać. Teraz już jadę. Zjadłam batonika, jest mi lepiej. I tak stwierdziłam, że nie będę tu plecaka chować. Hapnęła trochę cukru. No to mogłam iść też spać. A po słodkim zawsze też chcę już iść spać. No. Tego coli ja się napiję. A nawet nie poczęstował, wyjął sobie kole, a później odłożył. No mało ty. A ja się od razu pytałam, chcesz też batonika? Z nadzieją, że powiem nie. Nie, mam nadzieję, że zjesz, bo zjadłam tą drugą połowę Kinder Bueno i to było za dużo, ale ja to nie, normalnie umiem sobie powiedzieć dość. Po co te kalorie zażarte? Jakieś koleżanki przyszło? Zobaczcie, no wszędzie owieczki się pasają. Jadą sobie normalnie na drodze i wychodzą też. Jedziemy przez te wszystkie wioski, które są po drodze. I wszędzie są takie małe chatki na betonowych nogach. One są bardzo fajne, bardzo mi się to podoba. I to kiedyś były ich chyba takie spiżarnie, nie? Spichlerze. Takie małe spichlerze. Spichlerze? A spichlerz nie jest tylko z pszenicą albo z czymś? No. A to mieli ogólnie jako, wiesz, mięso tam jakieś suszone. Mięso suszone, mam fajne te chatki. I normalnie co drugi dom tutaj ma takie coś. Zostawili po prostu z dziada, pradziada i stoi. Powiem wam, że mam stres. Tutaj nie ma fasa na środku drogi pomiędzy jezdnią w jedną stronę i w drugą. Ja bardzo takiej sytuacji nie lubię. I jak mam się mijać wtedy z jakimś samochodem, to ja muszę jechać jak żółw, żeby się minąć, żeby mi czasem nie zahaczył lusterka. To jest dużo zakrętów, to jest drugi mój stres. Trzeci powód, dlaczego mam stres, to Daniel jedzie szybko. Ale przepisowo. Mówi, że przepisowo, bo to do 80 niby można jeździć. Tak się dziwiam, mówię, co to na Google mapach pokazuje, że można 80 na takiej drodze? Ja tu jechałam 40. No. Wiadomo, trzeba dostosować prędkość do warunków. No, moja tu nie ma warunków. Ale też.
decyzję szybciej! Co, chcesz coś się wypowiedzieć, człowieku w kapciuszkach? Ja postawię. Jak ktoś na innej planecie. Czemu? A co nie? No tak zadupię, nie pustkowie, nie? Nic nie ma. Ja zrobię tutaj, uważę moją cegiełę. Daniel idzie pasać barany. O czym, czy jest to jakaś miejscówka w ogóle na namioty? Nasza jutrzejsza trasa zaczyna się tutaj. Właśnie znaleźliśmy miejscówkę. W tamtą stronę macie ten główny parking 300 koron, który się nazywa właśnie tak na Google Mapach. A my, nie wiem, z pół kilometra, kilometr wcześniej znaleźliśmy taką miejscówkę. Muszę postawić na to, Daniel już tam niesie graty i przenocować. A rano ruszyć na sierak. Pomagamy jak zwykle. Nie ma lekko, nie ma. Obozowisko rozłożone, grill rozpalony. Tam na dole, o, nie widać, też jest inne obozowisko. O. Tam, jak możecie zobaczyć, chodzą owieczki z dzwoneczkami, słabo widać, są bardzo daleko. Ale te dzwoneczka już tu słychać. Zobaczcie, jak fajnie, taki normalny koniec świata. Same takie góry, jeszcze trawa, która nawet nie zdążyła się zazielenić, śnieg, tu też jeszcze trochę śniegu. Mam bardzo ważne zadanie, pilnuję ognia, żeby zaraz wrócić tam na ruszt kiełbaski, kaszankę i zjeść kolację, późną, bo późną, no ale powiem wam tak, jest 15 stopni podobno. Nie ma w ogóle wiatru, więc wydaje się ciepło, chociaż mam polarek, ale jest git, nie mogę narzekać. Mam nadzieję, że tu się nic nie schajcuje, ale tak, trawa jest strasznie mokra, bo tu jeszcze śnieg schodzi po zimie. Kiełbaski jak najbardziej ready. Kaszanka pewnie jeszcze troszkę była się trochę zamrożona. Co? Stolik przygotowany, kieczupek jest. Polecam wam ten ketchup, w normalu możecie go kupić w drogerii. Chlebek jest. Właśnie szykują się kanapeczki na jutrzejszą podróż. Co bym się zrobiła? Ja tu jak zwykle, jak nie trzymam kawałek namiotu albo pilnuję grilla, który się rozpala, teraz pilnuję tych dwóch kubków, żeby się nie przewróciły. A Daniel robi resztę. Ale to jest super, smarujesz tą masło. Jednostronnie. Tak, jednostronnie. No tutaj jest grubo, a z drugiej strony nie będzie. A te jeszcze dodatkowe będą zamykane? To też kanapki otwarte na drogę gdzieś? Jak? No nie, no jedna o drugą, czy jeszcze tu będzie suchy chleb? Co? To... Normalnie kanapkę, kanapka i klapnąć czego. A to jeszcze będziesz to klapnął? Na górę drugą, nie? No a mamy jak? Tyle chleba? No. A jutro na kolację? No to zostanie, na przykład będzie gotowy, nie? Nie nagrywaj mnie! Piątek, wieczór. Trzeba zrobić demakijaż. Taka wieczorna toaleta. I co, trzeba będzie spać. Kanapki mamy zrobione, więc troszeczkę dłużej pośpimy. I co? I tyle. Mam nadzieję, że komary nas nie zjedzą, że ta lampa zda się wyśmienicie i że damy radę zasnąć. Do jutra.